No dzień dobry, cześć. Zapalmy świeczkę dla naszego pięknego patcha 7.3.5, który jest fajnym patchem, ale niestety zaliczył bardzo dużo w top, stając się jednym z gorszych patchy do właśnie Legionu. W sobie nie mam zapałek, więc muszę to rozpalić w inny, kreatywny sposób. Pal się! Pal się szybko! Mój Boże, wracamy do czasów kataklizmu. Nie wiem, kto z was grał w tamtym okresie, ale wtedy mieliśmy jedną wielką kontrowersję związaną z poziomem trudności. Otóż, gdy wyszedł dodatek, wszystkie pieprzone casuale, które pojawiły się w tym dodatku, nie byli gotowi na to, co ich czekało właśnie w kataklizmie. O co mi chodzi? Chodzi mniej więcej o to, że Wrath of the Lich King nie miał żadnego systemu, który wspierał heroiczne instancje. Stąd też z czasem, gdy gracze zdobywali coraz to lepszy sprzęt, te instancje stawały się coraz łatwiejsze, gdzie pod sam koniec one były naprawdę farmione bez żadnego problemu. No a robiło je się po to, że dostawały się znaczki na aktualny content, więc siłą rzeczy po prostu osoby z super gearem po prostu rżnęły te instancje jak leci. Więc większość osób przyzwyczaiło się do tego, że po prostu rżnie się te wszystkie moby i te instancje jak lecą. No i przyszedł oczywiście kataklizm. No kataklizm mniej więcej wyglądał w ten sposób. Heroiczne instancje były zdecydowanie trudniejsze i gracze, którzy byli przyzwyczajeni do tego właśnie walenia tych instancji jak leci, no nie byli przygotowani na ten skok poziomu trudności. Wiadomo, nie było giru, nie było ogaru, no i w sumie te instancje wymagały od graczy nieco więcej pomyślunku i przede wszystkim współpracy. Więc trafia piątka łaków na instancje, którzy nawet nie wiedzą, do czego działa, znaczy jak w ogóle działa CC i w ogóle co oznacza skrót CC. W ogóle wy wiecie, co oznacza skrót CC? Crowd control, czyli fora po prostu wybuchły. Ogólnie odzew był tak potężny ze strony graczy, którzy nie byli w stanie już zapisać się na instancję i zrobić ją w jakimś tam sensownym czasie, czy po prostu żeby jakoś przez tą instancję przebrnąć, że Blizzard musiał coś niestety z tym zrobić. No i zrobili. Znerfili te instancje, no a tak naprawdę jedyne, czego potrzebowały te instancje, to troszkę pomyślunku z pracy zespołowej, odezwać się na tym czacie, walnąć parę CC-ków, rzucić jakiegoś trapa i tak dalej, i te instancje były naprawdę do zrobienia. Mi instancje w tamtym okresie w każdym razie się podobały, no i były wymagające, a nie trudne. To są dwa różne słowa i pamiętajcie, że trudne nie oznacza, znaczy nie, że wymagające to nie znaczy, że trudne. Ma to sens chyba, nie? I dlaczego niby wracamy do tych czasów? Generalnie sprawa ma się tak, że w patchu 7.3.5 nieco zmieniono, wiecie, skalowanie tego całego świata, w ten sposób instancje też się skalują i tak dalej, i tak dalej. I tu akurat na szczęście wystąpił jeden glitch, bug, który został już teraz rozwiązany, ale o nim zaraz opowiem, no ale w każdym razie rozi to takie dosyć ciekawe tematy do przegadania. Więc instancje z Warlords of Draenor, czyli z przedziału 90 do 100, zaczęły być bardzo, ale to bardzo, bardzo trudne. Do tego stopnia, że na Redditach czy na forach pojawiały się właśnie posty, że hej, ja nie mogę zrobić tej instancji, nie wiem, co się dzieje. Więc raz jeszcze mieliśmy sytuację, gdzie po prostu ludzie przyzwyczajeni do face-rollowania tego kontentu po prostu trafili na ścianę nie do przejścia, czyli po prostu to, że te moby mają dużo życia, zadają dużo obrażeń i trzeba nagle wykonywać różnego rodzaju mechaniki. No i wiecie, gdzieś tam nieskoordynowana grupa, która nawet nie potrafi odezwać się słowem, no, niekoniecznie sobie radzi. I rzeczywiście ja też to sprawdziłem. W dniu patcha, czy też parę dni tam po tym patchu, ja wlazłem sobie na mojego szamana, zebrałem sobie grupkę, no i postanowiłem przejść przez instancję jedną z Warlords of Draenor, nazywa się ta Blood Slug Mines, coś tam, wiecie, ta ogrowa taka. Pulujemy pierwszego paka mobów i jest takie... Okej. Okay. Oh my god. Okej. Okay. Komuś się chyba trochę przedobrzyło, o kurwa mać. Ktoś chyba przekombinował tam Blizzardy. Od razu na wejście można było wyczuć, że moby mają strasznie dużo HP, strasznie dużo obrażeń i generalnie już nie jest to takie łatwe, jakby się mogło wydawać. Stąd też mieliśmy parę trudnych sytuacji, no i najgorsza sytuacja zaczęła się, gdy doszliśmy do bossa. To jest po prostu kurwa... Wipe na dungeonie, oh my god. Na bossie mieliśmy naprawdę parę podejść i no powiem szczerze, że troszkę musiałem się namęczyć jako szaman, rzucając czasem jakieś off-heale i jakieś tam, wiecie,
starać się przytrzymać przy życiu jakichś tam członków drużyny, unikać różnego rodzaju rzeczy i powiem szczerze, to było fajne, ale do tego zaraz się odniosę. Niestety nie obyło się bez wipe'ów, no i po tych wipe'ach parę osób sobie powychodziło, później poprzychodziły kolejne osoby, no i ostatecznie udało nam się skończyć tą instancję. Zajęło nam to trochę dłużej, ale było to naprawdę super doświadczenie i już tłumaczę dlaczego. Generalnie to od dawna w World of Warcraft nie miałem właśnie czegoś takiego, że stanąłem przed jakimś takim wyzwaniem. I tutaj rzeczywiście pojawiło się takie wyzwanie i troszeczkę w głowie zaświeciły mi te stare, dawne czasy, gdzie instancje rzeczywiście były jakimś takim troszeczkę bardziej może wyzwaniem i zebranie drużyny, wiecie, zgranie, zabijanie bossów, dawało nam to bardzo dużo satysfakcji. Co więcej, gdy pokonaliśmy tego bossa po tych paru wipe'ach, mieliśmy takie wuu, udało się, super! Oh my god, boys! Udało się! Holy fucking shit! To było dobre! I myślę, że to jest tym takim słodkim faktorem w tym wszystkim, ta satysfakcja. Nie, że dostałem jakiegoś przedmiota, nie, że coś tam, tylko samo to, że zebraliśmy się i potrafiliśmy pokonać jakiegoś bossa, mimo że nie był on oczywiście trudny. Później, gdy już dołączyły do nas nowe osoby i mniej więcej ogarnialiśmy, okazało się, że instancja wcale nie jest taka trudna, nadal trzeba było po prostu być i, wiecie, mieć się na baczności, ale myślę, że instancję zrobiliśmy bez żadnego jakiegoś tam problemu, no zajęło to trochę dłużej. Są związane z tym problemy i zaraz opowiem, no i o co w ogóle chodzi. Dało się zrobić instancję, dało się zrobić instancję. Tego naprawdę nie trzeba nerfić. Zobaczcie, że to już jest łatwe. To teraz jest łatwe to, co tutaj widzicie. Więc zacząłem zastanawiać, co jest nie tak. Generalnie wyszło na to, że ten poziom trudności, ten ogromny skok, który się pojawił, jest związany z pewnym glitchem, dlatego że Blizzard troszeczkę popierdzielił wartości i wychodzi na to, że te instancje normalne, na które zapisywaliśmy się, miały wartości z instancji heroicznych. I odkrył to jeden z redditowiczów, który właśnie testując sobie te instancje, wlazł na normala i sprawdził, ile moby mają życie, a później poszedł na heroika, czyli na poziom wyżej, i okazało się, że moby mają mniej HP. I coś mu nie odpowiadało. Stąd też wyszło na to, że tak naprawdę Blizzard troszeczkę zmienił te wartości, możliwe, że przez przypadek. No i w ten sposób my wykonywaliśmy wersję heroiczną, czyli jakby procentowo tam więcej HP, więcej obrażeń, niż zakłada to nasz tryb tego. Więc no jest to glitch i on był właśnie rezultatem tego skoku, tego całego skoku, no nie? I teraz dochodzimy do tego sedna. Czy Blizzard powinien to nerfić, czy może właśnie objąć taką drogę? Blizzard dał nam taki trochę przedsmak i niestety jakby ta bardziej wokalna część ludzi, którzy wolą mieć, wiecie, gdzieś tam łatwiejsze instancje, możecie być to wy, mogą tutaj przeważać, ale jakby jest jeden taki sposób, w który można byłoby to rozwiązać tak, aby możliwe dwie strony były bardziej zadowolone. Otóż poziom trudności jest całkiem okej. Okay. Możliwe, że był leciutko przesadzony i można byłoby go troszeczkę znerfić, tak żeby to nie było aż tak trudne, bo my akurat mieliśmy dosyć skoordynowaną grupę i my dogadaliśmy się. Wiadomo, warunki looking for dungeon, czyli randomowych ludzi, którzy dobierani są do grupy, to nie jest to idealne środowisko na wykonywanie różnego rodzaju zaawansowanych technik czy mechanik. Natomiast ten system byłby fajny, gdyby zrobić przede wszystkim parę rzeczy. Jedną z nich jest podniesienie wartości nagród, które otrzymujemy za właśnie ten trudniejszy tryb, czy w zamian za to, że wykonujemy trudniejszą wersję instancji. W efekcie też ludzie byli bardzo oburzeni tym skokiem poziomu trudności, no bo instancje zajmowały trochę więcej czasu. I to fakt. Zamiast spędzić 20 minut w instancji, no to tam siedzieliśmy 40 minut, powiedzmy, albo nawet czasami dłużej. Stąd też nagroda, którą otrzymywaliśmy, jest nieadekwatna do czasu, który włożyliśmy. Stąd też, wiecie, ludzie mówili, ej dobra, to po co ja mam robić tą instancję, skoro dostaję przedmioty, które zaraz wymienię z questowania, no i też nie dostaję dużo expa. I tu właśnie wchodzi ta nagroda, którą można byłoby zaimplementować właśnie w postaci większej ilości expa, lepszych nagród, które będą starczać nam przede wszystkim na dłużej, będą miały lepsze statystyki. No i właśnie tak można byłoby ten system okrasić, czyli robisz trudną instancję, robisz ją dłużej i zrobić z tych instancji troszeczkę może taki bardziej ekskluzywny content. Nie wiem, czy jestem w stanie to ten sposób nazwać. Już tłumaczę. Chodzi o to, że wcześniej robiliśmy bardzo dużo tych instancji. Spamowaliśmy je jedno za drugą. Teraz możemy ograniczyć nieco ilość robienia tych instancji, ale gdy już robimy tą instancję, czujemy się naprawdę dobrze. No pokonujemy te bossy. Zajebiście, super. Dostajemy super nagrody. No zajebiście. Poziom trudności
to nie jest coś strasznego i myślę, że można byłoby ten system mniej więcej w ten sposób zostawić, mimo że był to glitch, oczywiście to trzeba naprawić, ale mam nadzieję, że Blizzard wyciągnie z tego lekcję, no i przede wszystkim posłucha się graczy, którzy także wypowiadali się po tej drugiej stronie barykady, czyli nie. Blizzard nerw mi instancy, bo ja mogę zrobić! Bo patrząc na odzew, który otrzymujemy z patcha 7.3.5 odnośnie levelowania, tutaj też możemy zauważyć właśnie tą tendencję, że ludzie są zadowoleni z tego lekkiego skoku poziomu trudności, gdzie teraz, posiadając przedmioty Heirloom i z tym skalowaniem całym, nie zabijamy mobów na strzała, tylko rzeczywiście dochodzi do sytuacji, gdzie można zginąć. Ej, what the fuck, ja ginę! Oh my god! Jezu, levelowanie takie trudne! Nie! Kurde! Proszę mnie nie strzelać! Wielokrotnie ludzie wspominali właśnie o tym, że wraz z wprowadzeniem tego wszystkiego World of Warcraft zaczyna znowu mieć taki klimat MMO, gdzie biegają sobie gracze, można się zgrupować, bo będzie po prostu łatwiej zabić jakiegoś moba, czy czasem niektóre tam zadania mogą stanowić jakieś zagrożenie, nawet posiadając właśnie te przedmioty Heirloom. Stąd też jest to krok w dobrym kierunku i myślę, że poziom trudności naprawdę nie jest niczym złym i cieszę się, że Blizzard w końcu jakby to zauważył, bo sądziłem, że już nigdy więcej nie zobaczymy takiego właśnie jakiegokolwiek skoku, że Blizzard po prostu poddał się na tym poletku, czyli levelowanie instancji to będzie tak miach, tylko po prostu żeby zrobić, iść na endgame. Ale pamiętajmy, że nie tylko endgame'em człowiek żyje i gdzieś tam na dole też można czerpać z tego jakąś radość. Ja robię to na przykład na moim streamie, więc jeżeli na przykład jesteście zainteresowani, pooglądajcie sobie mojego streama, to gdzieś tam w okolicach wieczornych godzin siedzę sobie na dole na Twitchu, macie mojego linka, na Facebooku też daję wam informacje. A co wy sądzicie na temat poziomu trudności i czy warto byłoby zostawić ten poziom trudności taki, wiecie, wymagający, czy może rzeczywiście wracamy do tego farbienia, napiszcie mi na dole w komentarzach jeszcze na temat patcha 7.3.5 i jego błędów się wypowiem, a co wy sądzicie, napiszcie na dole, tu macie subskrypcję, dwa kolejne filmy, no i zobaczymy się w kolejnych materiałach. Trzymajcie się, do zobaczenia, papa i cześć.